Godny księże biskupie, pragniemy Cię prosić o udzielenie sakramentu bierzmowania naszym dzieciom. Od samego początku dbamy o rozwój duchowy naszych pociech. Po narodzinach przynieśliśmy je do świątyni, aby włączyć je do wspólnoty Kościoła. Od tamtej chwili staramy się dbać o ich religijne wychowanie, uczyć modlitwy, dawać przykład życia wiarą. Gdy przyszedł czas, przygotowaliśmy je i przyprowadzili tu, aby mogły czerpać z darów Eucharystii i posilać się ciałem Chrystusa. W dalszym ciągu dbamy o rozwój życia duchowego naszych dzieci, zapobiegając o to, by systematycznie przystępowały do sakramentów i uczestniczyły w katechezie. Wierzymy, że Duch Święty, którego Bóg Ojciec ześle dzisiaj przez ręce księdza biskupa, umocni nasze dzieci do mężnego wyznawiania wiary. Prosimy o modlitwę za nasze dzieci i za nas, abyśmy byli dla nich dobrym przykładem chrześcijańskiej miłości. Naszą wdzięczność Bogu chcemy wyrazić darem dla misjonarzy, który składamy na ręce księdza biskupa. Świętego. Amen.
bracia i siostry, zgromadzeni w parafialnym kościele Miłosierdzia Bożego w Pińczowie, chcemy podczas tej najświętszej ofiary przeżyć tajemnicę Wieczernika. A Wieczernik to Maryja i apostołowie. Wieczernik to siedmiorakie dary Ducha Świętego. Prośmy, aby napełniał serca i umysły zgromadzonej tu młodzieży. Pozdrawiam Was na początku tej Eucharystii, której przewodniczy nasz ksiądz prawadziekan. Pozdrawiam zacnych rodziców, świadków, zaproszonej gości Was, dziewczęta i chłopcy, kandydaci do sakramentu bierzmowania. Jednocześnie wraz z Wami pozdrawiam księdza kanonika Stanisława, księży prefektu i naszego księdza dziekana. Niech poświęcenie krzyżyków będzie przypomnieniem tej prawdy, że Bóg jest miłością. Bóg, który w Jezusie Chrystusie ofiarował się dla każdego z nas, abyśmy mieli udział w życiu dzieci Bożych. Módlmy się. Panie nasz Boże, Twój Syn umiłowany umarł na krzyżu, aby wszystkich ludzi zbawić. Prosimy Cię, pobłogosław te krzyże, wzmocnij naszą wiarę, abyśmy mieli wiekuiste uczestnictwo w owocach śmierci i zmartwychwstania Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw niech Duch Święty przybędzie, aby w nas zamieszkać i uczynić z nas świątynię swojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znów pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, którym możemy wołać Abba Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale. Oto Słowo Boże. Bogu dziękuję.
Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie. Abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust jego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Czcigodny Ojcze, Kościół prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży parafii Miłosierdzia Bożego. Czcigodny księże Stanisławie, proboszczu tutejszej parafii, czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy należycie przygotowała się do jego przyjęcia? Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania. Uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu Słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty. Droga młodzieży, dziewczęta i chłopcy, kandydaci do sakramentu bierzmowania, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem w obecności waszych drogich rodziców, świadków, przyjaciół i kapłanów, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie. Proszę usiąść. Moi drodzy, piękna uroczystość Bożego Ciała i Najświętszej Krwi Pana Jezusa, jaką obchodziliśmy w ubiegłym tygodniu, rozszerzona jest na całą oktawę, czyli 8 kolejnych dni. W polskich parafiach, miejskich, wielkich, wiejskich i wielkomiejskich, tysiące ludzi wyszło, aby być świadkami Jezusa Eucharystycznego. Ale warto zapytać siebie, czy rzeczywiście w Eucharystii odkrywamy to, co określamy wielką tajemnicą wiary, jak za chwilę przy tym ołtarzu wyśpiewa kapłan po konsekracji. Bo rzeczywiście chleb i wino to nic szczególnego, zwłaszcza w krajach kultury śródziemnomorskiej, bo to takie zwyczajne i proste. Ale eucharystyczny chleb i konsekrowane wino
to coś niezwykłego, bo ofiarowane przez Boga z tym zapewnieniem, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. Jesteśmy zaproszeni na tę eucharystyczną ucztę, aby przeżywać w czasie jej przebiegu również tajemnicę wieczernika, obecności Ducha Świętego. A Pan Jezus niczym wstąpił do nieba, mówił do swoich apostołów i swoich słuchaczy: gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. I więcej, będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, Judei, Samarii i aż po krańce ziemi. Pan Jezus mówił o tych geograficznych obszarach, gdzie potrzebne jest świadectwo wiary. I przez 2000 zasiew Bożego Słowa, jaki się dokonywał, sprawił, że Ewangelia dotarła do różnych miejsc na świecie. Na wyspy Pacyfiku, peruwiańskie czy boliwijskie Andy, do afrykańskich dżungli, do wielkomiejskich metropolii w Europie, w Ameryce. Ale też wciąż, jak mówił wielki misjonarz przełomu wieków, święty Jan Paweł II, że misja powierzona Kościołowi wcale nie została wypełniona do końca, bo gdy na końcu XX wieku patrzymy na świat, widzimy niezmierzone horyzonty misji. I prawdą jest, że są takie zakątki, zwłaszcza w ludzkich sercach, do których nie dociera dar Ewangelii, gdzie serca zamknięte przez obojętność, pychę, zarozumiałość nie są w stanie przyjąć dobrej nowiny. A jest też prawdą, jak powtarzał jeden z biskupów na synodzie poświęconym głoszeniu Słowa Bożego, że tam, gdzie głosi się Słowo Boże, ono zawsze zwiastuje wiosnę duchowej odnowy. A nasz święty papież z Krakowa mówił, że wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. Ten pokoleniowy przekaz wiary na szczęście dokonuje się w waszych parafiach, w naszej diecezji i w Polsce. Może nie bez trudu, ale owocem tego przekazu wiary są wasi synowie i wasze córki, kandydaci do sakramentu bierzmowania. To przecież nie kto inny, tylko wy, szanowni rodzice, kilkanaście lat temu przynieśliście je może do tego źródła chrzcielnego, może do innych kościołów, w Pińczowie czy poza Pińczowem, aby zostały ochrzczone w imię Trójcy Świętej, aby zostały konsekrowane, a więc uświęcone. Dlaczego? Bo widzieliście ich przyszłość z Chrystusem. Bo kto idzie przez życie z Chrystusem, zawsze ma bezpieczną drogę. Drodzy dziewczęta i chłopcy, zanim otrzymacie Ducha Świętego, wspomnijcie na wiarę, którą wasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu waszego chrztu. Pytam każdego i każdą z was, czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic?
Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, męczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana Jezuwiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania? Tak, jak apostołowie otrzymali go w dzień Pięćdziesiątnicy. Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą. Chrystus Jezusie, Pan nasz. Najmilszy, prośmy Boga Ojca Wszechmogącego, by łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego. Ciągnijmy ręce. Boże Wszechmogący, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ty odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu. Ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela. Daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności. Napełnij duchem bojaźni Twojej przez Chrystusa, Pana naszego. Świadkowie też podchodzą. Świadkowie niech podchodzą. Proszę bardzo.
Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który umocnił nas życie nadprzyrodzone. Z ufnością zatem skierujmy nasze prośby do Boga Ojca, Wszechmogącego. Boże, Ty na początku stworzyłeś niebo i ziemię, a gdy nadeszła pełnia czasu, odnowiłeś wszystko w Chrystusie. Odnawiaj nieustannie przez swojego Ducha Kościół i prowadź go do zbawienia. Ciebie prosimy. Boże, Ty namaściłeś Jezusa Duchem Świętym i mocą. Błogosław obecnego wśród nas biskupa Jana oraz wszystkich, którzy służą Słowu Eucharystii. Ciebie prosimy. Boże, Ty obdarzasz nieustannie ludzi światłem Twojego Ducha i rozpraszasz mroki naszych czasów. Miłością zwyciężasz nienawiść, ból przemieniasz w radość. Daj światło i upragniony pokój narodom skłóconym ze sobą. Ciebie prosimy. Boże, Ty obiecałeś posłać Ducha Prawdy, aby dawał o Tobie świadectwo. Napełnij darami Twojego Ducha młodzież, która dzisiaj otrzymała sakrament bierzmowania, aby żyjąc zgodnie z nauką Chrystusa, budowała szczęśliwą przyszłość dla siebie i swoich bliskich. Ciebie prosimy. Boże, Ty jesteś mocą wierzących w Ciebie. Spójrz z miłością na naszych rodziców, wychowawców i wszystkich, którzy przekazywali nam dar wiary. Bądź nagrodą za ich trud i otaczaj ich nieustannie swoją mocą. Ciebie prosimy. Boże, w dzień Pięćdziesiątnicy wysłałeś Ducha Świętego na swój Kościół. Umocnij wiarę w nas wszystkich uczestniczących w tej uroczystości, byśmy mogli otwarcie dawać świadectwo o Chrystusie Zmartwychwstałym. Ciebie prosimy. Boże, Ty dałeś swoim apostołom Ducha Świętego i chciałeś, aby oni oraz ich następcy udzielali go innym wiernym. Wysłuchaj łaskawie naszą modlitwę, działaj w sercach wiernych, podobnie jak w początkach głoszenia Ewangelii. Przez Chrystusa, Pana naszego. Dobro, jakie otrzymujemy i wszelki dar doskonały wstępuje z góry od Ojca. Idąc za ich przykładem i my pragniemy złożyć Bogu nasze dary. Niesiemy kwiaty dla ozdoby ołtarza, które symbolizują naszą młodość i składamy je w uwielbieniu dla naszego Stwórcy. Przynosimy zapaloną świecę, znak Bożej obecności wśród nas. Przynosimy owoce, które są symbolem piękna i wdzięczności Bogu za cały świat, który Bóg z miłości stworzył dla człowieka oraz symbolizują trud wzrastania. Przynosimy wodę i wino, owoc latorośli, aby wyrazić naszą więź z Chrystusem, krzewem winnym. Składamy chleb, owoc pracy rąk ludzkich, który w czasie mszy świętej, mocą Ducha Świętego, stanie się ciałem Pana Jezusa, umacniając nas w pielgrzymce do domu Ojca. Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał, abym przejrzał. Dotknij Panie moich warg, abym przemówił.
aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Przyjmij ofiarę na cześć. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Thank you.
Czcigodny Książę Biskupie, przed chwilą wyznaliśmy wiarę i otrzymaliśmy dary Ducha Świętego. Chcemy tą wiarą żyć i postępować według ewangelistycznych wskazań Chrystusa. To On jest naszą drogą, prawdą i życiem. W Nim odnajdujemy spełnienie wszystkich naszych marzeń i pragnień. Świadomi jesteśmy, że spoczęła na nas odpowiedzialność za ten otrzymany dar. Głęboko wierzymy w to, że pomoże nam On dobrze kierować naszym młodym życiem dla dobra Kościoła Świętego, naszej Ojczyzny, a także nas samych i naszych bliskich. Obiecujemy, że będziemy się starać zawsze wsłuchiwać w Jego głos i obficie czerpać z Jego darów. Księdzu biskupowi jesteśmy wdzięczni, że dziś umocnił nas w wierze mocą i światłem Ducha Świętego i ze swej strony zapewniamy o naszej modlitwie. Jednocześnie pragniemy przekazać księdzu biskupowi dar w postaci różańców misyjnych dla tych, którzy poznają dopiero Jezusa i Jego Matkę Maryję, by mogli tak jak my trzymać się Maryi i na różańcu wypraszać potrzebne łaski sobie i innym. Pragniemy również na ręce księdza biskupa złożyć podziękowanie naszym duszpasterzom, księdzu proboszczowi Stanisławowi oraz księżom wikariuszom księdzu Józefowi, który ma do nas cierpliwość i zawsze czas, i księdzu Denisowi. Dziękujemy panu Tomaszowi, naszemu organiście, za oprawę muzyczną dzisiejszej uroczystości. Dziękujemy też wspólnocie parafialnej, naszym rodzicom i świadkom za duchowe wsparcie i modlitwy w naszej intencji. Drogi nasz pasterzu, dziękujemy i prosimy, błogosław nam na wszystkie trudy, byśmy zawsze mądrych dokonywali wyborów i zawsze trzymali się Boga. Szczęść Boże. Moi drodzy, Bóg zapłać za wspólny dar modlitwy, za przejrzycie tej pięknej tajemnicy Wieczernika we wspólnocie parafialnej. Niech Matka Najświętsza prowadzi was bezpiecznymi drogami. Dziękuję za dar na misję. Również proszę was, abyście w dogodnym czasie dla siebie, niekoniecznie dziś, bo będziecie świętować w waszych rodzinach, odmówili w intencji waszych koleżanek i kolegów w krajach misyjnych, 1/10 różańca w duchu tej solidarności, aby młodzież, podobnie jak wy, mogli żyć w pokoju z ostatnim, znając Jezusa Chrystusa. Bóg zapłać wszystkim za wspólną modlitwę kapłanom na czele z księdzem, dziekanem, proboszczem i prefektami. A dar Bożego błogosławieństwa, które czerpie moc tej najświętszej ofiary, niech nas umacnia na drogach naszego chrześcijańskiego życia. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Pomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.
zapytania na ten rynek. Damian Pasek, Klaudia Paterek, Aleksandra Pawlikowska, Norbert Plesner, Małgorzata Boros, Artur Pruś, Amelia Różalska, Karol Rusak,
Angelika Skowera, Dawid Socha, Iga Sokołowska, Mateusz Strzelec, Aleksandra Tekiel, Mateusz Wieczorek, Magdalena Wójcik, Alicja Ziółkowska, Małgorzata Żądło,